Witajcie na kanale ZeptoBox. Słuchajcie, dziś nagrywam wam to, co się pozmieniało tutaj, tak jak już docelowo wygląda, więc po pierwsze, VAT router nie może być zamontowany wewnątrz tego typu skrzynki. To jest duża skrzynka, która ma 4 po 12 pól typu S i tutaj było w tej dziurze zamontowane ten VAT router, natomiast niestety nie miał chłodzenia, cały czas się przegrzewał. Tutaj on sobie wisi w tej chwili poza skrzynką, jest wszystko elegancko, nie przegrzewa się na pewno, nigdy się nie przegrzał do tej pory, mimo że pracują często dwa przekaźniki SSR tutaj. I teraz co wam chciałem powiedzieć, przede wszystkim mam założoną, właśnie jak wiecie z filmów, taryfę G12 w końcu i przerzuciłem się na zużywanie tego prądu właśnie w godzinach pozaszczytowych po to, żeby obecna produkcja, która tutaj, jak widzicie, ten licznik jest od produkcji, więc jak widać bardzo intensywnie działa względem zużycia, które jest w tej chwili tam 173 W w tej części oczywiście tylko budynku, więc wygląda to w ten sposób. Tutaj mam ponad 25 tysięcy kilowatogodzin łącznie wyprodukowana, nie pamiętam dokładnie, kiedy ten licznik zakładałem, ale czyli to już jest ta rzeczywista, a nie ta z falowników informacja, bo na falownikach to zupełnie inaczej to wygląda, tak jak wam mówiłem, wszystkie falowniki pisałem w komentarzach, wszystkie falowniki zawyżają, właśnie się włączyło jakieś obciążenie. I teraz co chcę powiedzieć, miałem wcześniej jedną różnicówkę na wszystkie obwody. To był bardzo duży błąd. Także w tej chwili pomontowałem jednofazowe różnicówki. Jak widzicie, takie jedne z najtańszych. Chyba koszt był, z tego co pamiętam, około 35 zł za jedną różnicówkę, więc naprawdę grosze. 40-amperowe to są. Więc no i później mam oczywiście to wszystko rozpisane w końcu. Tak, co jest od czego, który bezpiecznik za co odpowiada. I dzięki temu mamy porządek, że jak coś tam wyskoczy, to nie musimy szukać, tylko od razu będziemy wiedzieć, co się dzieje. Wracając jakby tutaj do głównego nurtu, czyli VAT routera, o którym chcę wam powiedzieć. Chodzi o niską taryfę. On ma taką fajną opcję, że właśnie statystyki oddzielnie prowadzi do niskiej taryfy. Niestety musi być sygnał niskiej taryfy dostarczany do zacisku LT, low tarif. Ja obszedłem to w ten sposób, że oczywiście z licznika tego, który mam zamontowany, nie mam takiego sygnału, więc zrobiłem takie hakerskie rozwiązanie, że sygnał niskiej taryfy jest sterowany z przekaźnika R1, bo VAT router może być sterowany z zewnętrznego zegara lub właśnie jego wyjścia mogą być programowane za pomocą tego wbudowanego timera. Ja to wykorzystałem, żeby nie budować zewnętrznego timera, to wykorzystałem takie hakerskie rozwiązanie, że do przekaźnika tego R1, bo R2 jest rekuperator podłączony, ale do tego przekaźnika jest podłączony po prostu złącze niskiej taryfy i wtedy ładnie w statystykach, ja wam za chwilę pokażę to w nagraniu, w statystykach ładnie pokazuje zużycie właśnie w czasie tej niskiej taryfy. Co to powoduje? Że można właśnie wykorzystać taką fajną opcję, która jest w tym VAT routerze, czyli taką funkcję kombiwat. Kombiwat służy do tego, że na przykład gdy mamy boiler, tutaj mam 80-litrowy boiler, który zresztą już ma dużo lat, ale bardzo ładnie się sprawuje, więc go nie będę wymieniał. Bardzo polecam. Ani termostat, nic się do tej pory nie popsuło. W środku pod tą kopułeczką zamontowałem przekaźnik SSR zewnętrzny i ten przekaźnik SSR sterowany jest za pomocą akurat w moim przypadku wyjścia tutaj właśnie niskonapięciowego S1. Można jeszcze podłączyć sobie S2, na razie nie wykorzystuję, bo dlatego, że wykorzystuję wbudowane przekaźniki SSR i właśnie jeden zewnętrzny na ten boiler.
Do tej pory ten boiler, bo to jest boiler jakby drugiego stopnia, czyli za tym głównym 200 czy 300 litrowym, już nie pamiętam jaki zamontowałem, za tamtym zbiornikiem jest ten zbiornik, on ma 1,5 kW grzałkę i miał mieć ciepłą wodę zawsze. Jak widzicie tutaj pokrętło termostatu, tutaj gdyby nie było widać jest zaznaczenie, więc jest prawie na maksa. Dlatego, że w tej chwili jest to sterowane SSR-em, wcześniej było ustawienie na takim bardziej ekonomicznym, niżej, żeby niepotrzebnie nie grzał. I no i właśnie to jest boiler drugiego stopnia. Podpowiadam, może komuś się przyda, czyli boilery pierwszego stopnia są ładowane nadprodukcją i w momencie, kiedy ta nadprodukcja jest, te boilery się nagrzewają. Czyli gdy mamy nadprodukcję, watt router steruje tymi dwoma grzałkami, tymi dwoma grzałkami, które znajdują się w bojlerze tym dużym. To są dwie grzałki po 2000 W, czyli 2 kW. A tutaj tym przekaźnikiem SSR niskonapięciowym, więc takim kabelkiem wystarczy to pociągnąć. Jest sterowany ten bojler, ja to nazywam bojler drugiego stopnia, czyli on już właśnie ewentualnie wodę dogrzewa albo nie dogrzewa wcale. Dlatego jeżeli tam się w tym dużym bojlerze skumuluje na tyle ciepłej wody, to tu już się nie podgrzewa wcale, więc nie zużywa jakby tej energii. Straty oczywiście wszędzie są, więc to nie jest tak, że to jest system bezstratny. I także watt router w skrzyneczce przegrzewał się, szczególnie, że tu był do góry. Być może jakby był na dole, może by było inaczej, ale niestety tak to się dzieje, więc nic tutaj nie wymyślimy. Pokażę Wam właśnie, jak mam ustawienia, a tu jest oczywiście TINY Control, czyli LAN Controller, który przesyła dane do PV Monitora. On tylko zbiera informacje już sumaryczne z wszystkich liczników, czyli z liczników wchodzących i wychodzących, czyli produkcja i zużycie całego już domu. Dlatego na pvmonitor.pl, jak wejdziecie i użytkownik Waver tam jest, to sobie możecie popatrzeć, jak u mnie właśnie to wygląda. No ma też czujniki temperatur tu podpięte pod to gniazdo, ale niestety nie mam ich po prostu jeszcze na razie nigdzie zamontowanych. Też z tymi czujnikami 18-20 jest problem, bo są wersje 18B20 i to urządzenie już właśnie się z tym nie dogaduje, bo tam jest inna komunikacja po prostu. Znowu zaczynam w jakieś chodzić szczegóły, wszyscy mówią, że głupoty gadam, nie mam scenariusza, no nie mam, wszystko co mi się po prostu po drodze przypomni mówię, więc nie robię scenariusza, po prostu nagrywam spontane takie i cieszę się, że Wam się to podoba w większości. Łapki w dół, jak zawsze mówię, nie dawajcie, napiszcie w komentarzu o co chodzi, postaram się to poprawić, natomiast sposobu filmowania raczej i montażu nie poprawię, zwyczajnie nie mam na to czasu, a chcę Wam coś pokazać. Przerabiałem tą skrzynkę, no ujęcie tutaj kamerą, jakąś szerokokątny obiektyw byłoby fajnie, ja mam normalną, taką profesjonalną kamerę Full HD, więc Canona, więc niestety ujęcia szerokokątnego nie zrobię, to jest najszerszy kąt, jaki tą kamerą mogę złapać. GoPro, to byście widzieli tu całość, to dookoła. Więc no, tak to wszystko wygląda i tak to przerobiłem. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w programie, jeżeli chodzi o to urządzenie i o to urządzenie. Pokażę więcej, jak to wszystko jest. Oczywiście sterowane jest to przez LAN po adresie IP. Tak samo to jest przez LAN, czyli ten watt router, i przez aplikację na Androida na przykład też można sobie to zadziałać, ale ja przez stronę korzystam, bardzo przejrzysta jest i fajna. Tu jeszcze Wam pokażę, że w każdej pozostałej części domu, wiem, tutaj znowu mi powiecie, że nie jest przykryte, w pozostałej części domu jest licznik, jako podlicznik oczywiście używany, połączony właśnie z tym LAN kontrolerem i jest tutaj różnicówka odpowiedzialna. Tutaj jest sekcja jeden pokój i tu jest drugi pokój. Oświetlenie tu jest akurat tak symbolami pozaznaczane. Jeden bezpiecznik jest wyłączony, bo to jest blisko łóżka i w ostateczności przy dziecku jest wyłączony ten licznik.
ten bezpiecznik. Tu jest od oświetlenia, rolety i tak dalej, i tak dalej. Tu akurat ponaklejam takie naklejki na te bezpieczniki. I oznaczyłem to 3.1, czyli mój adres, numer domu, jakby numer lokalu. Tutaj jest właśnie ostatnia ta skrzynka bezpieczników, znaczy ostatnia albo i pierwsza, zależy jak kto patrzy. Tu jest różnicówka. Numery 3 przez 0 to jest jakby część wspólna dla 3 przez 1 i 3 przez 2 lokali, czyli tam łazienka, korytarze i oświetlenie na zewnątrz. Licznik oczywiście, bezpieczniki tutaj podstawowe, bo tu jest tylko od rolet i od światła. Tutaj jest też od sterowania rolet, żeby się same otwierały, ale jest wyłączone i tu jest jeszcze gniazdko tam zewnętrzne, też nie podłączone. I tutaj jest 3 przez 2 jakby lokal i jest światło i gniazdko, bo tu jest jakby stara instalacja pozostała, którą tu ładnie rozdzieliłem na oświetlenie i na gniazdka, czyli wszystkie gniazdka w tym akurat pracują na jednym bezpieczniku. Natomiast tutaj znowu mamy bezpieczniki do obsługi pieca i tak dalej, którego zresztą szumie niepewno słychać, oczywiście. Oświetlenie, właśnie piec, pompy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prysznic, taki obieg w prysznicu. No, w każdym razie tak to wygląda. Z tych wszystkich liczników właśnie są zbierane informacje do tego LAN kontrolera. Słuchajcie, już nie chcę mi się zrzucać ekranu profesjonalnym programem, chociaż takowy mam i to jest z lenistwa, ale chcę Wam pokazać, jak to wygląda w tej chwili. Mamy 3 kwietnia, 11.24, czyli prawie południe. I teraz o co chodzi? Moce tutaj na każdych fazach to urządzenie właśnie Wadrouter M pokazuje. Już wiem, że ta wersja nie jest już produkowana, tego Wadroutera. Są tam jakieś inne poprawione bądź nie. I teraz nie wiem, czy to widać. Myślę, że jest widać. Ja bym musiał tylko przesunąć, obrócić w kierunku kamery obraz. Teraz to, co jest jakby najważniejsze. Pokazuje ładnie produkcję na danej fazie, nadprodukcję, pokazuje pełną produkcję i ta informacja jest z tego licznika, który widzieliście po lewej stronie, z tego co miał tam właśnie wskazanie 24 tysiące z kawałkiem, to jest pokazywane na podstawie impulsów z tego licznika, więc dlatego na pewno się troszkę różni. To nie jest odczyt po RS-ie czy jakichś innych cyfrowych łączach. W tej chwili produkcja jest tam ponad 6 kW, wiadomo, że czas jest zużywany. I teraz harmonogram czasowy, jaki tutaj mam, to właśnie tu są te triaki, triak 1 i triak 2. Mam tutaj, że od 6 do 22, czyli w dzień, limit produkcji energii mam 5 kW, żeby więcej nie wpompowywało, 5 kWh, przepraszam, nie wpompowywało do tego bojlera dużego. I od 4 do 6 ze 100% mocą grzałki ma działać ta grzałka 2 kW jedna, pomiędzy 4 a 6, czyli w nocnej taryfie. W tej chwili tak staram się tą wodę grzać w tym bojlerze pierwszego stopnia, czyli żeby ona po prostu była na pewno podgrzana. Do jakiej temperatury czasami się zdąży nagrzać? Do 100%, jeżeli tu już wcześniej z nadprodukcji to wynikało. To samo do grzałki drugiej, z tym, że nie grzeje się od 4 do 6, ale mam tu przygotowany zmiana, wystarczy kliknąć i to działa. W tej chwili pokazuje nam tutaj, że grzałka 1,5 kW i pracuje. Na wyjście zostało aktywowane przez regulację nadmiarową, czyli tą nadprodukcję, która w tej chwili się tutaj odbywa. I teraz, o co chodzi? Tu się zdziwicie, dlaczego mam tylko na jednej fazie, a na tych pozostałych nie mam. Nadprodukcji sprawa jest bardzo prosta, tylko telefon mi dzwoni. Więc wielu ludzi pytało, co to właśnie używam za urządzenie, żeby pokazywać, jakie jest obciążenie na fazach. I teraz dlaczego ta nadprodukcja jest na jednej fazie? Dlatego, że właśnie
Nadal w tym liczniku nie działa bilansowanie międzyfazowe, więc staram się no po prostu korzystać z jednej fazy. Dopóki tego nie poprawią, to nie rozłożę ładnie tego obciążenia, bo później różne obciążenie, wystarczy czajnik włączyć, już jest się na minus, czyli się traci te 20%, bo jest to liczone jako nadprodukcja i jako powrót. Więc to, co jest fajnego w tym urządzeniu, w Wattrouterze, to właśnie możliwość konfiguracji wyjść. Wyjścia mamy triakowe i właśnie te SSR, czyli niskonapięciowe. I triakowe i oczywiście przekaźniki, tak, relay 1 i 2. Teraz jeżeli chodzi o te wyjścia triakowe, to można je zrobić, że będą tylko typowo jako on-off, czyli włącz-wyłącz, lub jako proporcjonalny. I tu w tym momencie wychodzi fajna funkcja tego urządzenia, że on potrafi obciążyć fazę w ten sposób, że proporcjonalnie do tej nadprodukcji, czyli powiedzmy, no tu teraz nie mamy takiej sytuacji, ale gdyby ta nadprodukcja była powiedzmy 0,5 kW, to on, mimo że grzałka jest 2 kW, to 0,5 kW obciąży, bo tak będzie wynikało z jego obliczeń i proporcjonalności. Oczywiście tu jest jeszcze miliony innych ustawień, o których jakby nie ma sensu tłumaczyć, bo jest piękna, obszerna instrukcja i to nawet w języku polskim. Tak jak zresztą widać, tu jest ta strona przetłumaczona. Ja na tych wyjściach trackowych, tak jak mówiłem, mam 2 grzałki po 2 kW w tym dużym bojlerze i 1,5 kW grzałkę w tym podłączonym do SSR1, czyli jakby wbudowanym w ten bojler, który wbudowałem, ten przekaźnik SSR. Te przekaźniki tutaj oczywiście nie są zaprogramowane do, nie mają żadnego priorytetu. Priorytet właśnie to chodzi o to, że przy tej nadprodukcji, który będzie się jako pierwszy proporcjonalnie załączał, jeżeli ten jest sytuacja, że jest już 1,5 kW, mamy jeszcze większą nadprodukcję, więc załącza ten, który ma, załącza, przepraszam, ten, który ma priorytet drugi i później trzeci. W kolejności priorytetów jest załączone. Co więcej, właśnie Wattrouter ma fajną opcję, że te przekaźniki też możemy załączać tymi przekaźnikami jakieś urządzenia, ale problem jest taki, że oczywiście tak jak przekaźnik, tylko może być włącz-wyłącz, czyli włącz pełna moc, wyłącz. Więc w tym momencie tu mamy takie dodatkowe opcje jak czas opóźnienia włączania i czas opóźnienia wyłączania. Tu chodzi o to, że wiadomo, słońce zajdzie, wyjdzie i tak dalej i już w tym momencie ten czas włączenia, opóźnienia musi być, żeby słońce zajdzie i żeby ten przekaźnik nie robił co chwilę pstryk, 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 tylko żeby właśnie czekał określoną liczbę sekund. Tu akurat mam nieaktywne. I ten przekaźnik Relay 1, tak jak Wam pokazywałem, wykorzystuje do LTE, czyli do Low Tarif, po to tylko, żeby właśnie niska taryfa się załączała i dlatego przy tym właśnie Relay 1 mam, że od godziny 0 do godziny 6 jest ta niska taryfa, od godziny 13 do 15 i od godziny 22 do 23.59 w tym. Tutaj jest rekuperator, kiedy się ma na pewno włączyć. Te godziny, co jest istotne, bo wszyscy mi piszą, po co rekuperator, który jest sterowany o tylko o jakiś tam godzinach. No właśnie po to, żeby nie zaciągał mi smrodu z dworu. Czyli jeżeli jest sytuacja, że sąsiedzi rozpalają dookoła piece, no to zaczyna tu się robić zamieszanie. Sprawdziłem godziny i w tych godzinach jeszcze się nie zdarzyło lub bardzo rzadko się zdarza, że sąsiedzi rozpalają w piecu i wtedy ten smród nie zaciągnie do środka, a czerpnia jest w takim miejscu, że nie powinno nic się dziać, ale oczywiście wiecie, jak to jest doskonale. Więc tutaj mamy przekaźnik drugi i tutaj steruje on rekuperatorem. To nie jest to samo, jakby otworzyć okno, bo nie wpuszczam zimnego powietrza, tylko chociaż część tej energii odzyskam. Widać to po rachunkach za gaz, bo ja przede wszystkim ogrzewam się gazem ziemnym i wygląda to w ten sposób, że z 1000 zł na miesiąc, które czyli z 1000, powiedzmy inaczej, około 30% zaoszczędziłem na gazie, czyli zamiast 1000 zł płacę 300 mniej, czyli 700 zł mniej więcej za miesiąc wychodzi. Oczywiście niestety ta zima była kiepska, więc nie będę się wypowiadał co do tej zimy, bo naprawdę tutaj różnic pewno nie będzie jakichś wielkich.
spektakularnych, że tak powiem. Tu są jeszcze oczywiście ustawienia wejścia, jak jest liczona każda faza, właśnie co mamy podłączone pod te wejścia, bo on też potrafi zliczać ten watt router. Inne ustawienia, tutaj margines mocy, ja mam ustawiony na 0,5 kW. Chodzi o to, że te obciążenie tych wszystkich urządzeń odbiorczych, jeżeli nadprodukcja jest większa niż 0,5 kW, jeżeli jest do 0,5 kW, ma nic nie załączać, dopiero jak jest większa produkcja, to ma załączać. I teraz ten tryb kombiwat, o którym Wam wspominałem, na razie nie mam tu przy żadnym wyjściu ustawione tego trybu kombiwat. Tu chodzi o to, żeby właśnie zawsze dostarczyć założoną tą tutaj w tej rubryczce ilość energii. Więc jeżeli ta energia będzie mniejsza na przykład ze słońca, to on wtedy w taryfie nocnej dokoptuje te brakujące kilowatogodziny, żebyśmy mieli coś. No i niestety znowu telefon. Dziś po prostu tego odcinka nie nagram, więc pokażę Wam, czyli to są plusy, o których mówiłem. A teraz największy minus, jaki jest, to jest taki, że ta podłączona moc i ta maksymalna moc i te kilowatogodziny, które się pokazują tutaj w tych okienkach, nie są faktycznymi kilowatogodzinami zużywane przez te urządzenia, tylko to jest założona, zresztą jest tu informacja, że to jest założona, dostarczona energia, założona. Czyli w tej chwili jest załączony ten przekaźnik, ten SSR, przekaźnik SSR jest załączony w stanie proporcjonalnym i żeby było śmieszniej, tutaj ten boiler już mógł termostat się wyłączyć, a on nadal tu zlicza, że jest zużycie. Chociaż tak faktycznie tego zużycia może nie być. No i to jest jedyny jakby problem tutaj w tym watt routerze. I teraz te statystyki, które są najfajniejsze z całości, są takie, że w tej chwili dzięki podłączeniu, tym hakerskiemu podłączeniu harmonogramu czasowego i tego Relay 1, w statystykach widzimy, ile zużywamy w tak zwane LT, czyli low taryf, czyli w tej niskiej taryfie. I takie podsumowania tutaj się też pojawiają. I te wszystkie właśnie typu wyprodukowana energia jest z licznika, więc ona jest dokładna. Natomiast jest też podawany nadmiar na poszczególnych fazach. I to oczywiście tyczy się 7 dni wstecz, zawsze tu można się cofnąć. Wczorajszy dzień na przykład jak wyglądał. Mamy fioletowy wyprodukowany, nadmiar pomarańczowy. Zużycie własne jest zielony. Zużycie własne to jest to, co jakby nie poszło do sieci, a zostało z zielonej energii, więc dlatego jest na zielono. Zużyte w domu. Zużycie HT to jest w wysokiej taryfie, czyli tu mamy 7 kWh. Zużycie LT w niskiej taryfie mamy 20 kWh, to ładowanie samochodu, tak? Mam ustawione, że od 22 ma ładować się samochód elektryczny, więc dlatego też tutaj te proporcje bardzo się zmieniły i być może będzie tak, że w taryfie G12 nawet nie będę musiał mieć, bo ja powinienem mieć około 12 kWh tych paneli, żeby w ciągu roku nie płacić nic za prąd. Ale wygląda na to, że już przy tych 6 kW też mi może wychodzić dużo mniej za prąd, bo zmaksymalizuje zużycie w nocy. I oczywiście znowu telefon. Przedstawiciel handlowy dzwonił, więc to jest fajne, że te statystyki widać. PV monitor oczywiście wiecie, jak to wygląda. Każdy może to zajrzeć, to są dane publiczne, więc tutaj pokazywanie ich na w ten sposób, jakby możecie sobie obejrzeć dokładniej pvmonitor.pl i wybrać sobie, poszukać WAVER albo ID instalacji 151. Więc tutaj widać ładowanie samochodu, które się załączyło coś po północy. To jest zużycie narastająco, czyli od północy, że 24,4 kWh zużyłem i to jest rzeczywiste zużycie z liczników. A tutaj by wychodziło, że zużyłem z dzisiaj statystyki chciałbym. Z
zużycie, gdzie tu mamy zużycie, wychodziłoby, że jest 19. Więc coś tutaj przekłamuje w tym watruterze. Wiadomo, no to są przemienniki tylko transformatorowe, które wykrywają ten płynący prąd, więc no jest na pewno rozbieżność. Tak, no patrzę jeszcze wszystko. Natomiast produkcja będzie się zgadzać, bo dlatego, że to idzie z licznika, więc tutaj jest 18,78, a tu mamy 18,637, więc to się jakby zgadza, więc już widać tutaj produkcję. Aha, bo on tutaj w sumie, przepraszam, może będzie się zgadzać, bo tu jest jeszcze zużycie własne 6 kWh. 19 plus 6, tak. No czyli będzie się zgadzać. Czyli aż takiej rozbieżności nie ma. Słuchajcie, tylko tu nie jest sumaryczne zużycie, bo to jest to podawane jakby na wyjściu już na liczniku, natomiast nie ma tutaj tego zielonego. Czyli nie ma tego zużycia własnego. Tak wyglądałoby na to. Chociaż tu jest 0,56, tu jest 16. No dobra, może tego nie rozumiem, może tutaj jest coś nie tak, bo tutaj jest 18,06 i 1,41, czyli to się te dwie pokazuje tutaj z tej statystyki, że tu jest 18,06 i 1,41, czyli dokładnie są te wartości, a brakuje nam tego zużycia własnego, co jest bardzo istotne tutaj, i ono jest 6,5 kWh. No, czyli by było tyle. Dobra, czyli będzie mniej więcej zgodne z tym PV monitorem. Mówię, no troszkę by się za mocno rozjechało. Na PV monitor widać zużycie tym czerwonym, to jest moc chwilowa. Tutaj się bojlery załączają i jak widać, tu już jedna grzałka się wyłączyła. I ta się wyłączyła o 6, więc pewno w bojler nie wpompowano jeszcze do końca. I tutaj widać, że te wykresy się niemal pokrywają, bo watruter próbuje obciążyć to, a w momencie, kiedy już woda się nagrzała, się wyłączyła, produkcja szybowała dalej w górę, widać zachody słońca i tak dalej, i zaraz są takie dziury. Takimi dziurami będzie również sytuacja, kiedy rozsynchronizuje się falownik, inwerter, dlatego że napięcie graniczne przekroczy, akurat w moim przypadku jest 252 V, standardowo do 260 już są nawet falowniki, dlatego też następuje rozsynchronizowanie. I teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać, przydługawy ten filmik wyjdzie, ale chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak wygląda bardzo prosto. Tutaj mam stare oprogramowanie, też w tym LAN kontrolerze, więc wygląda to w ten sposób, że to jest taki właśnie sterownik wyjść. LAN controller ogólnie powstał bardziej, żeby sterować urządzeniami, a naprawdę PV monitor świetnie wykorzystał to do tego monitorowania. I tutaj właśnie dzięki temu zliczaniu tych różnych sygnałów z tych czterech wejść łącznie, informacja jest, że na przykład przez te, bo to jest od ostatnich 4 dni, to zużycie 130 kWh, 171 produkcja albo odwrotnie. Tutaj na tym impulsowym 3D też jest coś tutaj nabite. I tutaj. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten LAN controller. Bardzo proste, jakieś różne rzeczy, które ma robić, i oczywiście terminarz, kalendarz, inaczej mówiąc, co ma zrobić z danymi wejściami, i ustawienia sieci oczywiście też są. No, więc to Wam chciałem dzisiaj pokazać, jak wygląda właśnie ten watruter. Co to jest, dlaczego, jak, po co. Mamy godzinę 12:16. Słuchajcie, komentujcie, pytajcie się w komentarzach, pytajcie się na Facebooku zeptobox.pl, jest link do Facebooka. Z telefonami to odpuśćcie sobie, na SMS-y też z chęcią odpowiadam. Co do dzwonienia to właśnie jest problem zawsze, więc skontaktujcie się ze mną w formie pisemnej, a gdzieś tam na pewno się odezwę.
postaram się coś doradzić czy pomóc. Ja też nie jestem szpecjalistą we wszystkich rzeczach, bo staram się być praktykiem, nie tylko teoretykiem. W tej teorii różnie to wychodzi. W teorii zawsze jest wszystko różowo, natomiast później co do praktyki wychodzi tak. Natomiast to, co jedno jest, jeszcze chciałbym tak napomknąć. Właśnie miesięczna produkcja energii elektrycznej, bo ja tu mam od te statystyki na PV Monitor od 2015 roku, właśnie jakoś końcówka października, więc całkiem już szmat czasu, który można sobie tutaj porównać. I można sobie porównać moment, kiedy też tutaj pozbyłem się zacienienia. Jeszcze mam i tak jedno drzewko i wieżę ciśnień, więc podejrzewam, że tutaj te 6750 kWh wyprodukowane na rok dałoby się jeszcze zwiększyć do jeszcze o jedną megawattogodzinę. Spokojnie, bo dlatego, że około godziny 15 z kawałkiem przychodzi mi cień od wieży ciśnień, jeżeli pamiętacie, jak ja montowałem te panele. I też niestety prawie cały dzień jedna choinka taka już się zrobiła bardzo wysoka na sąsiedniej działce. To jest działka należąca do gminy, więc myślę, że może się dogadam, żeby tą przyciąć po prostu ją od góry, bo też już zacienia panele i powoli to zaczyna gorzej wyglądać. Na chwilę obecną, jak widać, miesiąc słoneczny, marzec względem zeszłego roku. Tu można sobie wszystko popatrzeć. Zapraszam do patrzenia. Widać miesiące, w których więcej jeździłem samochodem elektrycznym. No, mam zaraz 1200 kWh zużycia. Nie grzeję się elektrycznie, to zaznaczam. Natomiast jeżdżenie autem elektrycznym jak najbardziej. Zużycie na poziomie 11 000 kWh czy 10 jest standardem i pewno to będzie, jak widać, rosło. Chociaż akurat w styczniu było mało, a teraz przez tą pandemię jeszcze więcej się siedzi w domu, więc no, tak to wygląda. Popatrzcie sobie na tym PV monitorze, sami zadecydujcie, ile tych kilowatogodzin się produkuje, przeliczcie to sobie na ceny. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam mamy te weekendowe, czy całymi dniami nas nie ma w domu, to oczywiście kombinacje nie będą się opłacały. Ja zawsze powtarzam, jeżeli rachunek miesięczny za prąd wynosi około 300 zł, czyli mamy 600 zł na 2 miesiące, wtedy warto pomyśleć o fotowoltaice. W przypadku mniejszej kwoty wydawanej, tak, bo mówimy o kwotach, staje się to zbytnio nieopłacalne. No, ja płaciłem za prąd około kilka tysięcy tak na 2 miesiące, więc różnie to bywało. Natomiast w tej chwili jest zupełnie co innego, tam około 3 tysięcy na rok płacę. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tym zużyciem kilowatogodzin. Zobaczymy, na G12 taryfie powinno wyjść zdecydowanie lepiej, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie, bo to pokazuje następnym i będzie nas więcej. Ja naprawdę i tak jestem szczęśliwy, że za chwilę liczba subskrybentów dobije do 3000 i naprawdę to motywuje mnie do nagrywania dalszego. Tak na początku to nagrywałem od niechcenia, nie wiedziałem w ogóle, że stanie się ten kanał tak popularny. I dlatego kręcę to dla Was, to co robię, ale nie wszystko mi się niestety chce, więc pokazuję już też po pewnym czasie. No, dzięki serdeczne za oglądanie. Pa!